Ten odcinek cyklu poświęcony polskiej filmografii jazzowej ponownie poświęcam Jerzemu Duduziowi Matuszkiewiczowi, którego uważam za jednego z tych najwybitniejszych twórców polskiej muzyki filmowej, a jednocześnie chyba kompozytora, który stworzył najbardziej kultowe tematy i motywy muzyczne z polskich filmów i z polskich seriali, a to właśnie im, serialom. Chciałbym dziś poświęcić nieco więcej miejsca, bo przecież znamy je chyba wszyscy. Bo przecież jest tutaj cała seria kapitalnych tematów filmowych, ze słynnych seriali: od Janosika po stawkę większą niż Życie. Ale mamy też takie seriale, które są nieco mniej rozpoznawalne w tym obiegu powszechnym, ale jednocześnie. Nie zawierające prawie w ogóle muzyki jazzowej, jakiej pełno jest w filmach i serialach z lat 60., do których muzykę pisał Jerzy Duduś-Matuszkiewicz. No, kilka przykładów: Pan na żuławach, Latoleśnych Ludzi, panna na Zmokrą Głową. W tych serialach państwo jazzu nie znajdą, a przecież w tym cyklu wideo podcastów polska filmografia jazzowa szukam przede wszystkim jazzowych śladów na ścieżkach muzycznych, ścieżkach dźwiękowych polskich filmów i seriali tak więc powiedzieliłbym te seriale z muzyką Jerzego Matuszkiewicza na takie dwie grupy te bardzo rozpoznawalne, powszechne, cytowane i lubiane by nie Powiedzieć ukochane i takie, które, których dzisiaj raczej już chyba mało kto kojarzy, ale które także jakoś uległy zapomnieniu, i bardzo rzadko są przypominane także przez kanały telewizyjne czy telewizyjne platformy. Wybrałam do tego odcinka cztery takie seriale, w tym jeden bardzo rozpoznawalny. Tak, dla kontrastu, ale jednocześnie film, który zawiera wiele takich drobnych wątków jazzowych, o których warto wspomnieć, bo kiedy rozmawiam o tym serialu, o którym powiem także w tym odcinku, to rzadko spotykam się, z wiedzą, iż na przykład pojawia się tam także fragment muzyki Dizzy Gillespiego. Być może niektórzy z Państwa już się orientują, jaki to polski serial. Ale zacznijmy od początku, a dokładnie od końca lat 60., kiedy to dokładnie w roku 68 rozpoczyna się telewizyjna emisja. Serialu Wadima Berestowskiego. Takiego serialu mającego 12 odcinków i przeznaczonego zdecydowanie dla młodzieży, ale za to ze znakomitą muzyką jazzową. To jest w ogóle przedziwna sytuacja, że ten serial jakoś umyka zupełnie uwadze wszystkich tych, którzy odpowiadają za ramówki filmowe, bo nie dość, że jest pełen muzyki jazzowej, ale. Także jest znakomicie zrealizowany. Muzykę do tego serialu, mowa jest o serialu Dzieci z naszej klasy, o kolegach i koleżankach chodzących do tej samej klasy i ich podwórkowych przygodach. Do tego serialu muzykę napisali dwaj kompozytorzy: Jerzy Duduś-Matuszkiewicz i Janusz Sławiński. Znajduje się w tym serialu także piosenka, od której właściwie rozpoczyna się każdy z odcinków tej serialowej opowieści, kiedy człowiek ma te swoje 10 lat. Taki tytuł ma obiegowy, powiedziałbym, ten song. Oczywiście napisany jest w takiej bardzo swingowej konwencji ze słowami Andrzeja Nowickiego i muzyką Jerzego Dudusia Matuszkiewicza. Ale kiedy spojrzą Państwo w źródła, to tak nie do końca wiadomo, w którym odcinku, który z kompozytorów napisał tę muzykę. I tu opisy źródłowe się dosyć mocno różnią. Myślę, że warto podać kilka przykładów. Od na przykład odcinek ósmy, taka ciekawostka, powiedziałbym w tym odcinku, także jest zauważalna, co też chyba jest dowodem na to, że w tym odcinku z pewnością Jerzy Matuszkiewicz napisał muzykę, bo pojawia się tu w scenie bazarowej kapela podwórkowa, którą słyszymy oczywiście z ofu, która gra fragment piosenki Panie Kwiatkowski, Panie Kowalski. Piosenki, która pochodzi z filmu Małżeństwo z Rozsądku z 1966 roku, oczywiście z muzyką Jerzego Dudusia Matuszkiewicza, piosenki, którą oryginalnie wykonuje Tadeusz Chyła, ale sam cytacik oczywiście w wersji instrumentalnej, natychmiast przywołuje skojarzenie z muzyką Jerzego Dudusia Matuszkiewicza i z tego hitowego, powiedziałbym, kinowego przeboju. Ale mamy na przykład odcinek trzeci serialu Dzieci z naszej klasy, i w tym odcinku. Opisany jest jako autor muzyki Janusz Sławiński, chociaż moim zdaniem w rzeczywistości kompozytorem muzyki w tym odcinku jest chyba jednak Jerzy Matuszkiewicz. Bo po pierwsze, sporo tam jest jazzu. Myślę, że w tym trzecim odcinku serialu Dzieci z naszej klasy jazzu jest najwięcej. Mamy tam taki saksofonowy kwartet z jazzowymi improwizacjami i saksofonu, i fortepianu. Pewnie na saksofonie gra sam Jerzy Duduś Matuszkiewicz, tym bardziej, że to saksofon sopranowy, na którym Jerzy Duduś Matuszkiewicz wtedy grywał dosyć często, jeśli nagrywał muzykę filmową. Ale mamy także puzon. No i jeszcze jeden ważny ślad, mianowicie vibrafon o którym bardzo często mówię, że to taki instrument, który jest papierkiem lakmusowym dla muzyki Jerzego Dudusia Matuszkiewicza. I niemal we wszystkich ścieżkach muzycznych jego autorstwa ten wibrafon w większej albo mniejszej skali się jednak pojawia. No i jak powiedziałem, odcinek trzeci ma chyba najbardziej jazzową ścieżkę muzyczną w całym zestawie tego dwunastoodcinkowego serialu Wadima Berestowskiego. Przypominam raz jeszcze dzieci z naszej klasy. Dodałbym jeszcze, że w każdym z odcinków pojawiają się też takie małe, drobne motywy. One trwają 5, czasami 10 sekund. Takie, chyba nawet mikromotywy, w których główną rolę gra saksofon solo. Komentując niejako sytuację, koloryzując ją i dopowiadając, mówiąc krótko, Dźwiękowo. Ale sam serial zakończył swój żywot w roku 71, kiedy zakończyła się jego emisja. I nie przypominam sobie, aby dzieci z naszej klasy były później jeszcze prezentowane, ale już w naszych czasach to chyba w ogóle jest niemożliwe. Podobnie zresztą jest z innym serialem Wadima Berestowskiego. Który zrealizowany został w momencie zakończenia emisji, tej premierowej emisji serialu Dzieci z naszej klasy, bo chodzi o film Jagoda w mieście. Przypuszczam, że Państwo także nie do końca pamiętają ten serial, bo to również historia, która chyba nie przedarła się do naszych współczesnych czasów. Ale przypomnę tak a propos tego fragmentu piosenki Panie Kwiatkowski Panie Kowalski czyli dowodu na to, że Jerzy Duduś Matuszkiewicz dość często kopiował samego siebie albo też korzystał z warstwy muzycznej jednego filmu i wykorzystywał ją w drugim. Podobnie jest w tym serialu, bo jeśli Obejrzą Państwo fragment odcinka, zwłaszcza tych pierwszych dwóch minut, to usłyszą Państwo temat z czołówki filmu Zawsze w Niedzielę. Z lat 60., o takiej tematyce zdecydowanie sportowej, ale w odcinku trzecim mamy także świetnie brzmiące jazzowe. Trio, które także jest dowodem na to, że Jerzy Duduś-Matuszkiewicz na początku lat 70. jeszcze mocno trzymał się tej konwencji związanej z jazzem, a zwłaszcza z taką, powiedziałbym w cudzysłowie, klasyczną jazzową improwizacją. Mamy odcinek pierwszy, od którego także radzę rozpocząć oglądanie tego serialu. Tam w czołówce pojawia się także taka ciekawa konwencja połączenia muzyki. Jazzowej z y, m, motywami y, ludowymi, y, które dosyć często pojawiały się y, także w y, polskiej jazz, filmografii jazzowej tamtych czasów, lat y, 60., ale całość y, generalnie y, również zawiera świetny y, taki motyw y, przewodni, który pojawia się tam w różnych y, wersjach. Jeden z tych ciekawszych to taki moment, w którym ten motyw przewodni pojawia się w wykonaniu na taki dosyć duetowy, ascetyczny skład saksofonu sopranowego i wibrafonu, ale czasami także pojawia się w tle. Pamiętam w jednym z odcinków, taki klasyczny, już pulsujący. Jazz z, z trąbką, z tłumikiem i sekcją rytmiczną. Tak więc serial kolejny zresztą, zupełnie zapomniany, zupełnie nieprzypominany dzisiaj, a przecież idealnie nadający się na naszą listę seriali z muzyką Jerzego Dudusia Matuszkiewicza, które tętnią niejako muzyką jazzową. Ale wróćmy na moment w tej serialowej opowieści jeszcze do jednego a może nawet dwóch seriali z muzyką Jerzego Dudusia Matuszkiewicza, które z kolei stały się wielkimi hitami, wielkimi przebojami w ramówkach polskiej telewizji lat 70. i 80. A te filmowe, a właściwie serialowe hity związane są przede wszystkim z telewizją lat 60. i 70. Telewizją, która wówczas poszukiwała takich tematów związanych ze współczesnością a jednocześnie takich, które stawałyby się magnesem dla masowo rozpowszechnionych odbiorników telewizyjnych w polskich domach, co działo się właśnie na przełomie lat 60. i 70. Przypomnę, że w tamtym czasie, no pod koniec lat 70., pojawia się także drugi program polskiej telewizji, co było absolutnym hitem i objawieniem. W tamtym okresie. Ale to wtedy właśnie również pojawiają się takie znakomite seriale z muzyką Jerzego Dudusia Matuszkiewicza, jak 40-latek, choćby, czy wcześniejsza o prawie dekadę serialowa opowieść Wojna Domowa. Oba seriale zrealizowane przez Jerzego Gruzę, który bardzo chętnie współpracował z Jerzym Dudusiem Matuszkiewiczem. Bo też i te seriale wymagały takiego połączenia swingu, jazzu, zabawy, rubaszności i humoru, a wszystko to w swojej muzyce najczęściej dawał właśnie Jerzy Duduś Matuszkiewicz. Zarówno jeden, jak i drugi serial znajduje się także w tej książce nie wiem, Piotra Piotrowskiego: kultowe seriale. Książce którą Państwu już swego czasu pokazywałem, książce, w której znajduje się prawie 20 opisów tych najbardziej kultowych polskich seriali. Oczywiście nie ma tutaj jakichś specjalnych informacji dotyczących samej muzyki, bo jest to raczej książka popularyzująca wiedzę o polskich serialach i nie zgłębiająca niejako warstwy, i struktury samych seriali, ale warto tę wiedzę poszerzyć o tę lekturę. Jeśli Państwo sięgną, to z pewnością nie pożałują. A tych seriali, kilka, znajdujących się tu w spisie treści, należących niejako do tego obszaru polskiej filmografii jazzowej, także Państwo znajdą. Ale. Co do owej wojny domowej, którą przypomniałem jako jeden z tych największych serialowych hitów lat 60., to przypomnę, że to kilkanaście znakomitych odcinków i w nich znakomitej zabawy, ale już w pierwszym odcinku jasno definiujemy przynależność tego serialu do polskiej filmografii jazzowej, bo mamy tam taką scenę, z głównym bohaterem, Pawłem, którego mama grają. Irena Kwiatkowska słucha płyt swojego syna, aby sprawdzić, co też takiego cudownego widzi młodzież w tej muzyce. A w tle z płyty małej, odtwarzanej na gramofonie, słyszymy muzykę Dizzy Gillespiego. Bebop lat 40. najczystszej postaci. No i pamiętajmy, że w tej scenie pojawia się jeszcze Irena Kwiatkowska, która, i to jest bezcenny widok, próbuje nadążyć za Dizzy Gillespie i wokalnie doimprowizowuje sobie kilka drobnych wokalnych fraz. Pojawia się tam także taki temat jazzowy, który wypisz, wymaluj, nadaje się. Do grania jako jazzowy standard. No i mamy oczywiście piosenkę. Piosenkę, która stała się także wielkim hitem tamtych czasów. Do dzisiaj zresztą staje się bardzo często obiektem zachwytów. Mimo, że od tamtych czasów minęło już ponad pół wieku, piosenkę, która została stworzona przez Jerzego Dotusia Matuszkiewicza do słów Jerzego Ludwika Kerna. A samą piosenkę wykonuje oczywiście zespół Nowy Singers, którego to wokale pojawiają się w bardzo wielu, no w kilkunastu co najmniej, filmach i serialach polskiej kinematografii tamtych czasów. No i na koniec wróćmy jeszcze na listę z tymi zapomnianymi serialami z muzyką Jerzego Dudusia Matuszkiewicza wybrałem jako reprezentacyjny przykład serial Kryptonim Turyści znowu serial, który chyba nie doczekał się specjalnie i kontynuacji a jednocześnie zainteresowania w kolejnych dekadach serial pochodzi z roku 1986 zrealizował go Jerzy Obłamski ale mamy tutaj Dosyć istotną ciekawostkę, bowiem jeśli Państwo zobaczą już pierwszy odcinek i usłyszą ten motyw wstępny, który pojawia się zawsze przed czy pod raczej czołówką, no to sami zorientujecie się, że mamy tam temat oparty na rytmie motywu przewodniego z serialu Stawka Większa Niż Życie, który to z kolei motyw oparty był, a przynajmniej dziś wielu muzykologów i miłośników muzyki filmowej, kojarzy słusznie zresztą z rytmiczną warstwą przeboju Pola Desmonta i Dave'a Brubecka Take Five. Duduś Matuszkiewicz znał dobrze muzykę jazzową i czasami chyba jednak wprost inspirował się pewnymi rozwiązaniami melodycznymi czy też rytmicznymi. No i sporo w tym serialu jest także takiej muzyki ilustracyjnej, powiedziałbym sytuacyjnej. Która w kilka, kilkanaście sekund również jest tłem do rozwoju dynamicznej akcji w tym trzyodcinkowym serialu szpiegowskim zrealizowanym przez polską. Telewizję. Ale to są już lata 80., kiedy Jerzy Duduś-Matuszkiewicz odszedł od tych swoich jazzowych korzeni. Coraz mniej w tych latach 80. pojawia się filmów ze ścieżką dźwiękową, z jazzowymi improwizacjami, z akustycznymi instrumentami, z czystymi cytatami z historii jazzu. I z pewnością ten okres lat 80. nie jest już tak pasjonujący, interesujący i ciekawy, jeśli chodzi o polską filmografię jazzową i związaną z nimi e, takimi poszukiwaniami tych jazzowych śladów i jazzowych wątków. Ale do tych lat 60. chyba jednak wciąż warto wracać, bo uważam, że w wypadku Jerzego Dudusia Matuszkiewicza. Tamten okres lat 60. jest najbogatszy i w sensie artystycznym, stylistycznym i gatunkowym zbliżony bardzo do muzyki jazzowej. Jerzy Duduś-Matuszkiewicz czasami wspominał, że koledzy jazzmeni zarzucali mu, że zdradził jazz na rzecz muzyki filmowej, ale przecież jeszcze przez dobrą dekady, może nawet dwie dekady lat 60., 70. do tego jazzu w swojej muzyce filmowej się odwoływał i warto, jeśli państwo będą mieli czas i ochotę odnaleźć te ślady i przypomnieć sobie te znakomite dudusiowe muzyczne filmy i seriale.